Dzień dobry. Dzień dobry, szczęść Boże. Witamy ponownie w chujowej kuchni Jakubowskiego. Jestem trochę zaspany, bo pan miał relaks po południu. Tak mam, bo tak mówiłem, śpię na 3 laty w ciągu doby. Dzisiaj będzie co? Tak jak mówiłem, w teorii będzie czyszczenie lodówki. Czyli wyciągamy z lodówki produkty, które nam niedługo mogą wyjść, w sensie daty ważności lub innych rzeczy, lub zbyt długiego przebywania w lodówce. W mojej lodówce dzisiaj rano magicznie przestało jebać, więc nie jestem w stanie powiedzieć, co to było. Mamy jeszcze resztki pieczarek z wczoraj, mamy przecier pomidorowy z zeszłego tygodnia, jeszcze dobry. W sensie pleśni na nim nie ma, więc jest okej. To tak jest. To się nazywa sprzątanie lodówki. Mamy te trzy nieszczęsne kiełbaski z Sokołowa, które ostatnio używałem do zapiekanki. Prawda, ja tam może zrobię karty na końcu filmu, pokazujące, prawda, jak tym... Te poprzednie odcinki, odniesienia do nich, żebyście mieli, nie? Żebyście nie płakali potem, że czegoś nie ma, czy że coś, ktoś, gdzieś, żeby tak było. Proszę Państwa, co robimy? No, tak pokombinujmy. Co my możemy zrobić z przecieru? Resztki pieczarek. Resztek pieczarek jest kilka, starczy, spoko. I trzech kiełbasek z Sokołowa. Ano, proszę Państwa, sos do makaronu spaghetti. Wersja studencka z lat 90., czyli tanio i elegancko. Studenci, no to były piękne czasy, lata 90. Ci studenci z tamtych czasów, czyli ja między innymi, to nie to co dzisiaj. Dzisiaj to jakieś kurwa Starbucksy, clubbingi, chuj wie co. A my pod widziałem kurwa filologicznym na ławeczkach, jak już panie z dziekanatu poszły do domu, to sobie siadaliśmy przed wydziałem na ławeczkach i piliśmy najtańsze z możliwych piw. Zakupione w nieistniejącej jeszcze wtedy Biedronce, czyli w tak zwanym Lewiatanie. Była taka sieć sklepów Lewiatan, mieli tanio i elegancko właśnie w ruskim burdelu. Ktoś mówił, że nie myje się pieczarek. Na pieczarkach zawsze jest trochę takiego czarnego chujstwa. To jest chyba jakiś torf, ziemia czy chuj wie co. Jak z tym kroicie, to ja kurwa podziwiam. Chociaż można zjeść wszystko, w sumie torf jest zdrowy. Natomiast, i ktoś mówił o obieraniu pieczarek. Ja nigdy pieczarek nie obieram, z dwóch powodów, jestem leniem, to jest pierwsze, a drugie, wychodzę z założenia, że wiecie, że ja nawet warzyw nie obieram, ja myję warzywa, w sensie ziemniaki tak, ale znaczy też nie zawsze, ale na przykład marchewka, pietruszka, seler, to tak, ale to myję porządnie i w tych skórkach to gotuję, na przykład w dorosołu. Tam jest kurwa najwięcej podobno, najwięcej atrakcyjnych treści odżywczych, więc czemu tego nie zrobić? Ja się muszę obudzić, mam herbatę, żeby nie było, że znowu chleję, nie mogę tyle pić, ludzie. Mam herbatę. Dobrą, z kardamonem się nazywa herbata, z kardamonem. Ahmad tea, kupiona w arabskim sklepie, za jedyne coś tam. Ale lepszą herbatę mam taką. Nie śmiejcie się z nazwy, ale ona tak się nazywa. Detox tea. I to jest herbata, która zawiera w sobie między innymi rumianek, anysz i parę innych rzeczy, takich ziołowych. Co jest niesamowicie podniecające. No, tu na przykład jest tak, że mięta pieprzowa, też zielona herbata, korzeń imbiru, właśnie wspomniany wcześniej anysz, cynamon i rozmaryn. No. A jak smakuje dobrze? To jest to proszę. Jak robimy spaghetti dla ubogich, w sensie dla studentów z lat 90. czyszczeniem lodówki. Właśnie, że zrobić spaghetti, trzeba ugotować makaron. Nie będę Wam tłumaczył, jak się gotuje makaron, bo prawdopodobnie większość z Was wie, a jak nie wie, to se kurwa na opakowaniu przeczytacie. Spakaron spaghetti. Nie ma co wypierdalać pieniędzy na jakiś magicznie drogi. Za 20 pensów pół kilograma makaronu spaghetti w Aździe. Azda to taka sieć supermarketów brytyjskich. Coś jak Tesco, tylko na zielono, a Tesco na niebiesko. Tesco jest na niebiesko. Kurwa, do zimnej wody wsypałem makaron. Zobaczymy, może się ugotuje. No to jeszcze nie grali. Dopiero zagotowałem. Chuj, kurwa, najwyżej ugotuję drugi raz, zobaczymy. Wiecie co? No i ten, bo wyciągnę to. Wiecie co? I co? Ja jestem kurwa cyrkowiec, jak Boga kocham. To makaron wrzucić do zimnej wody. No ale to właśnie mówię, ja jestem nieobudzony. Ja jestem po prostu nieobudzony. To może po sklepie, to nie będzie szkoda. Słuchajcie, z jedzeniem też jest tak. Ja sprzątam lodówkę, żeby była czysta i miała w miarę dużo miejsca przed niedzielą. Czemu? Bo ja lubię dobrze zjeść. A w niedzielę się chodzi na zakupy, przynajmniej ja chodzę na zakupy w niedzielę. Dlaczego? Już tłumaczę. Otóż, moi drodzy, w niedzielę sklepy typu wielkopowierzchniowe, typu Asda czy Tesco urządzają wyprzedaż poprzedniej dostawy. Mają dostawy w poniedziałki rano,
a w niedzielę po południu, czyli tak gdzieś koło godziny 16, bo to Mazdę o 18 zamykają, to się tam idzie i w zasadzie tam 3/4 produktów spożywczych z krótkim terminem jest przecenionych i są po 20 pensów opakowania szynki, jak ktoś je oczywiście, nie? Ser można kupić za 50 pensów za paczkę, mięso mielone jest po funcie, na przykład pół kilograma mięsa mielonego, które normalnie kosztuje tam, nie wiem, 3 z groszem, sprzedają za 99 pensów i tak dalej, i tak dalej. I powiem Wam tak, że można sobie zrobić zakupy, bo słuchajcie, to nie jest sztuka iść do sklepu i wyjebać 200 funtów na żarcie, nie? Jak można wydać 20 funtów. Znaczy jeszcze takiego cudu nie zrobiłem, żebym za 20 funtów zrobił zakupy warte w pełnych cenach 200, ale 100 już tak zrobiłem. Że w domu policzyłem wartość tych poprzekreślanych cen na tych cenówkach i wyszło mi, że zapłaciłem 20 parę funtów za zakupy warte 100. Gdzie mam włosa? Mam wszędzie włosy. Znaczy w sensie w gębie. No to przez psa, bo pies się leni, wiosna idzie. Po tym poznajemy. No. Koszmar kurwa z tym, z odkurzaniem w domu, bo mam wykładziny prawie wszędzie i te kłaki są wszędzie. No to trzeba codziennie odkurzać taką szczotką specjalną, no ale to Was pewnie nie interesuje, bardziej Was interesuje, co robimy na obiad. No właśnie. Jak się ma, prawda, nasz ten. No i reszta tego przycielu pomidorowego. No, będzie biednie, ale będzie, bo to tego trochę tylko zostało. Nic, słuchajcie, wszystko się zje. W tym domu się wszystko zjada. Za ostatnie zauważyłem. A im bardziej chujowo gotuję, tym wszystkim lepiej smakuje. Jakieś tam kurwa wykwintne, nie wiem, spaghetti z mątwami albo coś. To proszę Was, nikt by się poza psem tego nie złapał. A tu też zrobię takie gówno i się wszyscy cieszą i klaskają uszami. No i bardzo dobrze. Ludzie mają być najedzeni i czuć się powiew elegancji, jak u Wierzynka, ewentualnie jak u Gesslerowej. No tam jest powiew elegancki bardzo. I słuchajcie, i ten, kroimy to w plasterki, jak widzicie, to w kostkę. Makaron jak gotujemy. Na wrzątek, no właśnie, na polski wpierdolił na zimowo. Ja nie jestem naprawdę fajny facetem. Robimy, no makaron, gotujemy wodę, niech się zagotuje z łyżeczką soli, najlepiej himalajskiej, różowa. Dla mnie geja to jak najbardziej, ja uwielbiam róż. Mam piżamę w różu i kable nawet do komputera sobie kupiłem takie w różu, żeby były, nawet ten powerbank mam różowy. Żartuję, nie mam różowego. Różowy mnie drażni trochę. No ale różowa sól jest ok. Pink salt. Nie wiem, czy widzieliście, kiedyś miałem taką sól, tu w domu pokazywałem, kiedy dawno temu, że kupiłem, słuchajcie, w sklepie sól, podobno morską, podobno drogą, znaczy drogą na pewno, bo pamiętam, płaciłem, że ona kosztowała tam 7 funtów za taki słoiczek tej soli. To była sól, która ma tam 3 miliony lat, czy coś ta sól miała. Wykopana gdzieś, kurwa, chuj wie gdzie, 3 miliony lat, ale z datą ważności kończącą się w przyszłym roku. To było bardzo ciekawe doświadczenie. Z kanadyjską stawiamy. Ktoś mi ostatnio mówił, że te deski do krojenia drewniane są niezdrowe, bo się nie domywają. Słuchajcie, w zmywarce się wszystko pięknie domyje. Potem taką deskę się wymienia co jakiś czas, to nie tak, że ten plastikowe, ja wiem, czy plastikowe są lepsze, nie wiem. Słuchajcie, wiecie co, te wszystkie, tam właśnie mówiliśmy o myciu pieczarek, nie myciu pieczarek, myciu ziemniaków, nie myciu ziemniaków, różne inne rzeczy. Słuchajcie, to się wszystko tak zmienia, mówię oni, czyli ci tam, kurwa, co wymyślają ten cały cyrk, ci, co nad tymi simami naszymi zarządzają, czyli nami, to nie wymyślałem za chwilę, kurwa, jakieś kombinacje alpejskie w stylu nie wolno myć kurczaka, bo się salmonella rozprzestrzenia. Ja to usłyszałem, to mówię tak, ja chyba za dużo piję i powinienem przestać, skoro takie rzeczy gdzieś przeczytałem, bo to jest niemożliwe, żeby to było prawda. Na drugi dzień, na trzeźwo postanowiłem poszukać tej informacji, znalazłem, faktycznie tak jest. Nie będę tego komentował, nic z tym nie zrobię, no co zrobię, nic, no. Wodę mamy przygotowaną. Dobra, niech to się tu gotuje pięknie, w sensie niech się gotuje to. Ja zaraz Was tu przysunę bliżej, żebyście widzieli, co się dzieje na kuchni, no, co się na kuchni dzieje u Jakubowskiego. Nie wiem, czy to kurwa ma sens? Ma, zawsze. Jestem niedobudzony. Wiem, to jest okrutne, no ale co zrobię? Nic nie zrobię. Można taki sos do spaghetti, to można sobie zrobić najprostszą metodą. Można sobie go po prostu zrobić z torebki. Aczkolwiek uważam, że to by było za proste i tu nie będziemy tego w ten sposób robić.
Idziemy na moją niedomytą płytę ceramiczną. Proszę nie krytykować. Ja mam syf w domu zazwyczaj, bo mi się nie chce sprzątać. Czy moja mama stwierdziła, że nie będzie sprzątać po mnie syfu, który ja wyprawiam, bo to nie ma sensu. No bo nie ma sensu. Ja tak, to jest wyczyszczone, ja to i tak za chwilę upierdolę. Ale generalnie ja jestem chujową panią domu. Nie jestem osobą, która się tam jakoś tam specjalnie wysila w życiu. Widziałem takie rzeczy, co ja zrobiłem. Teraz sama coś stłukłam prawie, że. Gdzie jest ta? Aha, musimy zioła znaleźć. Ja gorąco polecam jednak, pomimo tego, że gotujemy chujowo to i tanio, żeby jednak używać porządnych ziół, żeby to nie miało znamion byle jakości, żebyśmy jednak troszeczkę odbijali od standardów. Jestem żulem i żre byle co, bo to nie chodzi o, żeby żreć byle co, tylko żeby było tanio i elegancko. Zawsze to powtarzam. I to gdzieś należy trzymać, prawda? To są takie wyznaczniki bycia porządnym żulem, że się po prostu je lepiej niż taki zwykły żul. Trzeba wypłukać jednak z wodą. Musimy to tak zrobić. Co robimy do sosu? Sosu robimy przede wszystkim za smażkę, kochani. Bardzo ważny element. Bardzo. Ktoś tego nie przyswoi, przykro mi, ale nie będzie dobrze. Zasmażka do sosu musi być dlatego głównie, że mamy tego przecieru pomidorowego za mało i musimy go zagęścić po prostu w tym garnku, bo inaczej będziemy mieć zupę pomidorową zamiast sosu pomidorowego. A tego byśmy chcieli uniknąć, bo raczej wersja zupy pomidorowej z pieczarkami i kiełbasą nie przejdzie kurwa w żadnej galopce Polce, a już na pewno nie w restauracji u Wierzynka czy u Magdy Gessler. Chociaż nie wiem, mogłoby się skusić i podać coś chłopskiego, naprawdę. Są takie sieci restauracji, znaczy chłopskie jadło. Chłopskie jadło, nie wiem czemu, bo to przy chłopskim nie stało. Słuchajcie, w związku z tym, że zachwyt wzbudził piesek na zlewo zmywaku, wczoraj było w komentarzach podane, piesek na zlewo zmywaku, w związku z tym postanowiłem mu nadać imię, najpierw imię chciałem, żeby się nazwał Bruno Schulz, ale potem stwierdziłem, że to była lekka przesada, więc piesek będzie się nazywał Bernard, tak jak Bernard Shaw, taki brytyjski filozof i pisarz, mój ulubiony, ma bardzo ciekawe sentencje. Kiedyś powiedział o muzułmanach na przykład, że islam to jest prawdopodobnie najlepsza religia na świecie z prawdopodobnie najgorszymi wyznawcami. Czyli muzułmanie oburzyli. No co, prawda powiedział? Prawda w oczy kurwa, ale no właśnie, kole. Powiedz coś. Tam dodajemy papryki dla intensywności smaku. Ja mam tu jeszcze takie cudo, które się nazywa biały pieprz. Proszę bardzo. Z białym pieprzem no, jest. Na tym etapie nie dodajemy jeszcze bazylii, choć moglibyśmy, ale po co? Zrobimy to na końcu, żeby był efekt. Tu się gotuje, prawda, prawie że woda. Tu dodajemy jeszcze to pieprz taki czarny. Będzie, słuchajcie, ludzie też muszą poczuć trochę smaku. Ja osobiście wychodzę z założenia, że to trzeba zwiększyć. Ja osobiście, to powinniśmy podsmażyć, ale ja to ugotuję. Po prostu te pieczarki będą ugotowane w tym. Możemy podsmażyć, wtedy jest mniejsza szansa, że będziemy żygać po tych pieczarkach, bo to tak na surowach wylądują, to wiecie, o co chodzi. Ale no to różnie z tym bywa. Także ja już 13 minut pierdolę, a jeszcze się nic nie ugotowało, także dzisiaj odcinek będzie długi. Coś się obawiam. Nic na to nie poradzicie, takie jest życie i tak musicie mnie oglądać, i tak jak już włączyliście, to szkoda wyłączyć. Jak już z każdym mówię, jak już kurwa doszedłem do tego momentu, to trudno wytrzymam. No tak niech będzie. To niech się tutaj intensywnie gotuje. Może po prostu ja wam pokażę, tylko żeby to długo nie pierdolić, bo ja wiem, że wy też macie mnie dość czasami. Zresztą trudno ileż można wytrzymywać codziennie gościa, który mnie napierdala. Jak Katarynka, tam mnie posądzają, że coś ćpałem, kurwa, ja z ćpaniem nie mam już nic wspólnego od kilku lat. Także proszę mi nie pomawiać, ale ja zawsze mówię do takiej osoby, no chyba ty, co oznacza, że przyganił kocioł Gartkowi, ewentualnie, że każdy sądzi według siebie, no bo tak jest. Ktoś tam pewnie nafukany, kurwa, siedzi mefedronem i mówi, o, zioma, ale gada ta RPG. No ja tak, słuchajcie, ja się urodziłem, jak to kiedyś powiedział mój dobry kolega Anglik, że Michael, you are stoned by nature, czyli jesteś naćpany z natury. Fakt. Dzięki temu, co tam gdzieś w moim krwiobiegu krąży, nie wiem, co to za hormony i feromony są, ale coś tam krąży takiego, co powoduje, że ja nie potrzebuję ćpać, żeby być naćpanym. Nie wiem, że moja matka paliła marihuanę, jak była ze mną w ciąży. Nie mam żadnego pojęcia. Nie będę ją pytał o takie intymne szczegóły. Ona ma już swoje lata, też żeby nie stresować kobiety. Wiecie, to dzisiaj to się przyznawać do różnych rzeczy jest bardzo ciężko. To się musi zagotować przede wszystkim. Ja nawet nie będę robić. Zasmażkę do tego. No, wiecie, jak się robi zasmażkę, czy mam pokazać? Pokażę. Zasmażka sama w sobie jest pyszna. No, zasmażka, tak jak mówię, musi być po to, żeby nam się
olej, byle jaki, nie pierdolimy się kurwa z jakimiś wykwintnymi odmianami olejów, bo to nie ma najmniejszego sensu, i tak to wpierdolą i tak, a jeszcze podziękują. Do tego dodajemy mąki pszennej, nie będę wam podawał numeru tej mąki, bo to nieważne, to może być do pieczenia, do smażenia, czy do wakacyjnej mąki, czy do wyrobu kurwa ciast prostych, makaronów, jakkolwiek się nie chcieli. Ale po prostu się na rozgrzany tłuszcz wsypuje łyżka mąki, się to i potem rzuca tutaj i to się będzie robiło, że będzie gwiazda. Takie cuda, nie? No, tu wpierdolę zaraz makaron, będzie się gotował, a efekt końcowy zobaczycie na talerzu, w sensie, że ja wam to poślę na zdjęcie, zrobię na Jakubowski76, gadam, bo lubię taka grupa na Facebooku, którą gorąco polecam, tam moi widzowie wierni mniej lub bardziej siedzą i komentują różne rzeczy, różne sprawy. Chcę pozdrowić serdecznie i zaanonsować wielki powrót po czasu niebytu, czyli Gozer Traveler, dzień dobry, mój ulubiony hejter, jeden z grupy pięciu, którzy są ze mną od początku i tak ich nie uwielbiałem, a ja ich, że po prostu tak, nie są moi ulubieni hejterzy, na własnej krwi wyhodowani, dlatego o nich dbam. No i wujo Daro, oczywiście też to jest drugi z piątki, który też wrócił, prawda, i nawet powiedział, że mi zadał lajka, bo też jest leniem. No wszyscy leni, niech mi dadzą lajka i będzie super, ja będę się bardzo cieszył. Sąsiu, proszę, propagujmy lenistwo, bo ja wam powiem, o co chodzi z lenistwem. Osoba leniwa to jest osoba bardzo przydatna społecznie. Ja wam powiem dlaczego. Dlatego, że osoba leniwa będzie zawsze dążyć do tego, żeby coś, co jest skomplikowane, tak uprościć, żeby się z tym za długo nie pierdolić. Już polizałem. Nie może dalej. Kurwa, higiena. Zawsze tak robię. Rozumiecie, o co chodzi. Osoba... Masz na patelnię przełożone? Nie byłby głupi pomysł. W sumie tak zrobimy, dobra. Osoba leniwa jest osobą, która będzie robiła wszystko, żeby to, co inni robią przez godzinę, zrobić w 10 minut, albo znaleźć kogoś, kto to zrobi w 10 minut, żeby się nie wysilać. Czekajcie, kurwa, no muszę to po prostu. No, za gorąco było, za gorąco było. I się nasza koleżanka patelnia oburzyła, że jest w zimnej wodzie. Dobra, to co, robimy ten szu za moja zasmażko. Bądź sobą, wybierz Pepsi. No a co mówiliście tam o Coca-Coli do mycia kibla, że w Polsce to niby za drogo? Kochani, w Wielkiej Brytanii Coca-Cola nadal ma normalną cenę. Nie no, to ten cyrk w Polsce, bo to wy macie podatki w Polsce takie dziwne, żeście se kurwa wybrali rząd i go trzymacie zamiast obalić. No to macie i siedzicie kurwa i macie. Ja to bym rewolucję zrobił, powiedział, albo powiedziałbym, że właśnie jestem leni, to bym powiedział, ludzie zróbcie rewolucję, mnie się z domu nie chce wychodzić, ale wam się to przyda. Jak się już to rozpuści, mówię o tej mące, w tym kurestwie, w oleju, jeszcze jeden, taki glut się zrobił porządny. Bo o co chodzi? Chodzi o to, żeby zagęścić ten niezagęszczony sos. On się potem jeszcze tak fajnie paruje. Jak słyszycie rąbanie z dołu, to ponownie mój kenijski, czy tam kongijski sąsiad wrócił do domu po pracy, prawda, i nastawia swoją trójkę dzieci do tego, aby byli porządnymi obywatelami poddanymi królowi, czyli spuszczań w pierdol codzienny. To jest miłe nawet czasem posłuchać. Ja specjalnie za bachorami nie przepadam, zwłaszcza za tymi z dołu. Więc jak słyszę, że dostałem w pierdol, to się nawet cieszę. No, należało im się. Ja słyszę, co oni wyrabiają, jak ich nie ma, w sensie tych rodziców. No dobra, to się już zagęściło prawie, że... O, proszę bardzo, piękne gluty się robią. I o to nam chodzi w tym wszystkim. Zaczęła stąd wypierdolić. Jeszcze wodą pokryjemy, niech będzie. O, to będzie teraz szaleństwo, proszę bardzo. Skręcimy to na trójeczkę. Wody dodamy. Widzicie, jak się pięknie robi? I widzicie, jak kurwa z Jakubowskim jest wygodnie, jak wam jest dobrze. Jak ja bym wam tego nie pokazał, to wam kurwa nikt nie zdradził tych sekretów kurwa kuchennych, które się chowają za drzwiami zaplecza kuchennego restauracji u Wierzynka czy u Magdy Gessy na przykład. Znaczy, ja nie wiem, czy ona robi takie rzeczy, ale jak ktoś jest z Warszawy czy gdzieś, gdzie tam ona ma te swoje restauracje, to przyjdźcie się, może jak otworzą się. I sprawdźcie, czy Magda Gessler serwuje spaghetti po studencku z lat 90. Na pewno nie. To jest mój recipe. Ten. Dobra, to sobie tu będzie fajnie tegowało. Na tym etapie już mogę tutaj się odważyć. Kurwa, no bardzo dobrze smakuje właśnie jak gówno, o to chodziło. Znaczy nie, dobrze smakuje, nie narzekajmy. Nie narzekajmy ludzie. Smakuje dobrze. Będzie ok, wszyscy się będą cieszyć. Na górę damy posiekaną bazylię. Niech będzie, niech się ludzie cieszą, niech mają coś z życia. Zatem podobno lockdown przedłużają, tu się cieszyliśmy, że nam obostrzenia zdejmują, a tu znowu coś Boris Johnson pierdoli, że do wakacji będziemy w domach siedzieć. Słuchajcie, nie, to jest wszystko jedno, ja i tak siedzę w tym domu, już sobie wybrałem takie życie zawodowe, że pracuję przez sieć, no to co?
Przecież nie będę się z nimi kłócił, jak każą, to każą. Tak może być. Na gotującą się wodę zaraz spierdolę makaron, który już tu mam przygotowany, a efekt końcowy zobaczycie, proszę Państwa, na talerzu, na grupie Jakubowski 76 gadam, bo lubię, linka znajdziecie zaraz pod spodem. Dziękuję bardzo za dzisiejszą uwagę. A na końcu, gdyby właśnie, bo już mam resztkę tego sera, co się wczoraj spaliłem, że kupiłem punkt 79 w Lidlu, Lidl polecam się, to jest na końcu jeszcze na talerzu, już zetrę na górkę, żeby było dobrze. A tymczasem Borem Lasem żegnam się z Wami, równe 20 minut, wyjdzie za 2 sekundy 20. Big bye!